Instytut Pileckiego, który tutaj otwarty został niedawno i bardzo dziękuję wszystkim, którzy go stworzyli, ponieważ jest to miejsce edukacji, miejsce pamięci, miejsce jednocześnie takie, które w sposób bardzo przystępny, bardzo atrakcyjny dla młodzieży pokazuje straszne i bardzo ważne losy Polski w czasie II wojny światowej, a także po II wojnie światowej. Jest to oparte na życiu Witolda Pileckiego, naszego wielkiego bohatera, ale jednocześnie przedstawia wiele momentów z czasów II wojny światowej i po niej, które tak naprawdę przesądzają o naszej dzisiejszej sytuacji. Wczoraj dowiedziałem się, że wiele wycieczek klasowych niemieckich odwiedza to miejsce. To bardzo ważne, że tuż koło Bramy Brandenburskiej, w centralnym miejscu w Niemczech, mamy takie miejsce, które się zresztą rozrasta, staje się coraz ważniejsze, coraz bardziej popularne. A to jest z kolei bardzo ważne, bo przecież wczoraj mieliśmy moment uczczenia 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego, obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Moment, który jest jednocześnie dniem pamięci o ofiarach Holokaustu, ofiarach strasznej zbrodni niemieckiej czasów II wojny światowej, zbrodni na Żydach, zbrodni na Polakach. Obozy zagłady były miejscem niewyobrażalnej zbrodni, niewyobrażalnego ludobójstwa. Wczoraj miałem też możliwość obejrzeć miejsce pamięci tutaj w Berlinie, gdzie odbywała się Wannsee Conference. Konferencja w Wannsee 20 stycznia 1942 roku to moment, od którego machina śmierci nabrała przyspieszenia i przemysł śmierci został już w pełni wdrożony na terenach III Rzeszy. Polacy doświadczyli tego szczególnie okrutnie, a w tym miejscu, gdzie ta konferencja się odbyła, pokazane też było to straszne preludium do zagłady, jakim były akcje eksterminacji polskiej inteligencji już od początku II wojny światowej, od 1939 roku na terenach okupowanych. Wszystkie te tematy są bardzo ważne, ponieważ one budują płaszczyznę porozumienia z Niemcami, porozumienia opartego na prawdzie. Tylko tak może do tego porozumienia, do pojednania przecież dochodzić. I to jest ważne, ponieważ znajdują się dzisiaj tacy, którzy próbują historię fałszować. Stąd też wczoraj podczas koncertu, na który zaprosiła mnie pani kanclerz Merkel, powiedziałem oczywiście o tym strasznym ludobójstwie, jakim był Holokaust, ale wspomniałem również o tym, czym był gułag, czyli system obozów koncentracyjnych, obozów zagłady. Zagłady w inny sposób, zagłady poprzez głód, mróz, choroby, ale również oczywiście rozstrzelania i śmierć na najróżniejsze sposoby na terenie nieludzkiej ziemi, jak napisał Józef Czapski. I trzeba o tym również przypominać, ponieważ tam miliony Polaków zginęło właśnie na Syberii, w Kazachstanie, na Kołymie, w Orkucie i w setkach innych miejsc na terenie Związku Radzieckiego, na terenie dzisiejszej Rosji. I to, że później Armia Czerwona zdobyła Berlin w 1945 roku, nie zmienia przecież wcześniejszych lat historii. To ta część historyczna, część pamięci, część dotycząca oddania czci, honoru polskim bohaterom II wojny światowej. Dzisiaj i wczoraj wieczorem podczas kolacji też z panią kanclerz Merkel, z naszymi małżonkami, z wspaniałym panem dyrygentem i jego żoną rozmawialiśmy na bardzo wiele tematów i historycznych, i współczesnych. I ta rozmowa przeciągnęła się na dzień dzisiejszy, gdzie podczas roboczego śniadania omawialiśmy głównie trzy takie makrotematy. Pierwszy to sprawy budżetu Unii Europejskiej. I tutaj, szanowni państwo, Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, zwołał
spotkanie Rady na 20 lutego, ale zgodziliśmy się z panią kanclerz, że to będzie bardzo trudna Rada, że to będą bardzo trudne negocjacje, można powiedzieć przedbiegi do rozpoczęcia negocjacji, chyba tak należałoby to określić. Nie spodziewam się wiele po tych negocjacjach, ale oczywiście przystąpimy do nich z dobrą wolą znalezienia przynajmniej kompromisu w jakichś częściach spraw budżetowych. My kładziemy nacisk na sprawy wspólnego budżetu, na politykę rolną, na politykę spójności, czyli rozwój infrastruktury. Powiedziałem to dzisiaj podczas spotkania porannego. Podałem też pewien pomysł, który jest pomysłem pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, w jaki sposób zwiększyć jednocześnie wydatki na cele klimatyczne, a także na cele polityki rolnej, czyli jak gdyby połączyć budżet rolniczy z budżetem klimatycznym. I myślę, że to jest takie okienko, które będzie interesujące, taka refleksja, która będzie ciekawa, akceptowalna, mam nadzieję, dla wszystkich krajów członkowskich. To pierwszy duży obszar. Drugi dotyczył działań protekcjonistycznych niektórych krajów świata, takich jak Chiny, Stany Zjednoczone. Europa oparta jest o handel, mamy gospodarki otwarte, zależy nam na eksporcie. Chcemy unikać protekcjonizmu i tutaj Polska i Niemcy właściwie są na jednej długości fali. Nawet my jesteśmy trochę bardziej jeszcze zdecydowani, żeby blokować te nierównomierności, to nierówne traktowanie, które widać na przykład w odniesieniu do takich branż jak branża stalowa, czy cement, albo nawozy, albo produkcja szkła. Tutaj chcemy zdecydowanie doprowadzić do mechanizmów wyrównujących pole gry, a więc nałożyć albo odpowiednie opłaty na import z Rosji, z Chin, z Indii, albo wprowadzić takie mechanizmy substytuujące te opłaty, takie mechanizmy wyrównujące koszty produkcji, żeby przemysł stalowy, przemysł nawozów sztucznych i tak dalej, żeby nie wyniosły się z Europy, ponieważ, a w szczególności z Polski, ponieważ to jest dla nas bardzo ważne, żeby utrzymać te miejsca pracy i będziemy na pewno w kontekście negocjacji o to walczyć. Rozmawialiśmy również o mechanizmach podatkowych w ramach OECD i tutaj zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do końca tego roku OECD ma wypracować na przykład mechanizm wspólnego podatku cyfrowego. Czekamy na to, na ten pomysł, na te propozycje i będziemy wtedy albo gotowi, żeby to była część budżetu unijnego, bo jesteśmy otwarci na różne propozycje, również zwiększenia środków własnych, albo podatek cyfrowy będzie w identyczny sposób wdrożony we wszystkich krajach członkowskich i wtedy Polska będzie beneficjentem tego w ramach naszego budżetu, czyli tak jak wcześniej o tym mówiliśmy. Wreszcie trzeci obszar duży, który poruszaliśmy, to sprawy związane z polityką klimatyczną. Tutaj pani kanclerz z dużym zrozumieniem patrzy na nasz miks energetyczny, a ja z kolei zwróciłem uwagę na elektromobilność, na nowe technologie, to gdzie Polska jest liderem właściwie w tych nowych obszarach, które też się przyczyniają do poprawy ochrony środowiska, do zmniejszenia emisji CO2, do poprawy miksu energetycznego, bo to przecież w tych tak zwanych pierwotnych źródłach energii nie chodzi tylko o energię elektryczną, ale też o energię, która zasila nasze samochody, czyli paliwo, o różnego rodzaju inne nośniki energii i tutaj Polska ma bardzo dobre osiągnięcia, więc na pewno będą to również trudne negocjacje, ale jestem optymistą, jeśli chodzi o ich zakończenie. Polska na pewno będzie broniła swojego interesu w tym zakresie. A więc, szanowni państwo, dobra wizyta wczoraj wieczorem, bardziej historyczna i dzisiaj bardzo praktyczna, związana z interesami Polski, których na pewno będziemy strzec na wszystkich możliwych odcinkach frontu. I cieszę się, że mamy dobrego, solidnego partnera w Niemczech, który jest również naszym głównym partnerem handlowym, gospodarczym, a my także dla Niemiec stajemy się jednym z kluczowych partnerów inwestycyjnych, biznesowych i gospodarczych, a także oczywiście politycznych.